jest uważany za jednego z najbardziej zdolnych, najlepszych polskich władców, którzy świetnie dowodzili. Łączy się z wielkimi osiągnięciami na płaszczyźnie geopolitycznej, scalające państwo polskie, a z drugiej strony od niego zaczyna się rozbicie dzielnicy. Książę Bolesław Krzywousty, zdobywca Pomorza i obrońca Śląska. Bolesław Krzywousty utrwalił polskie panowanie nad Bałtykiem, zdobywając Szczecin i Rugię. To obrońca Śląska, który przybył z odsieczą bohaterskim obrońcom Głogowa. Bolesław był bardzo rycerski. Był człowiekiem miecza, jak to mawiano. Bolesław Krzywousty podniósł państwo polskie na wyżyny po pewnym upadku związanym z chaosem, jaki się pojawił w I wieku, już po śmierci Bolesława Chrobrego. Rzeczywiście to królestwo zostało odnowione, a także zabezpieczone z różnych stron. Odznaczył się dwoma faktami. Pierwszy fakt to jest zwycięska walka obronna przeciwko wojskom niemieckim, między innymi oblężenie Głogowa. Bohaterska obrona Głogowa przeszła do historii skutecznego oporu przeciw niemieckim najazdom. Głogowianie poświęcili nawet swoich synów. Zabrano ich podstępnie jako zakładników, którzy posłużyli atakującym Gród Niemcom jako żywe tarcze na machinach oblężniczych. Głogowianie nie ustąpili i doczekali odsieczy Krzywoustego. Później taka legendarna bitwa na Psim Polu, teraz to jest dzielnica Wrocławia, tutaj tak naprawdę powstrzymano uderzenie niemieckie. Drugim wielkim zwycięstwem było zajęcie Pomorza Zachodniego. Opanowanie wybrzeży Bałtyku aż po Wyspę Rugię było triumfem polityki Bolesława. Za jego przyczyną święty biskup Otton z Bambergu poprowadził misję chrystianizacyjną na Pomorzu. Misyjne dzieło utrwalił papież Innocenty II, ustanawiając biskupstwo na Wyspie Wolin. Okres jego rządów to jest wzrost potęgi państwa polskiego. Państwo polskie staje się silne, dobrze zorganizowane i mające dużą potęgę militarną. Bolesław Krzywousty to ten, który odnowił, można powiedzieć, Polskę leżącą między Bałtykiem a Karpatami, między Bugiem a Odrą. Człowiek, który nawiązywał w jakiś sposób do swojego poprzednika, do Bolesława Chrobrego. Wreszcie Bolesław Krzywousty to ten, który utrzymał, czy też można by powiedzieć, że podniósł do rangi metropolii, czy też można by powiedzieć, że odnowił w jakiś sposób metropolię gnieźnieńską. Metropolię, która była bardzo ważna dla ówczesnej Polski, dlatego że wskazywała na niezależność polskiej administracji kościelnej. Miał też bardzo trudną sytuację po śmierci swojego ojca, Władysława Hermana. Był jak gdyby ze swoim bratem Zbigniewem w takim współrządzeniu państwem, a później przyszedł konflikt. Zbigniew poprosił Niemców o interwencję, on pokonał cesarza, a zarazem uwięził swojego brata, oślepił go, on umarł. Bolesław bardzo żałował tego, że on zmarł, odbył publiczną pokutę. Postąpił bardzo roztropnie, idąc w pielgrzymce do świętego Idziego na Węgry, a więc jak gdyby odpokutowując to bratobójstwo, a później umacniał już tylko państwo polskie. Bolesław Krzywousty to człowiek, który przyszedł do historii jako ten, który ustanowił testament, statut, który miał podzielić Polskę. Jednak chyba nie to było intencją Bolesława Krzywoustego. Przede wszystkim chciał, aby ta Polska była krajem, który nie rozpadnie się na części, bowiem ustanowił zasadę senioratu, która mówiła o tym, że oto najstarszy spośród synów, najstarszy spośród piastów będzie miał władzę zwierzchnią, będzie princepsem nad pozostałymi książętami, którzy mieli otrzymać swoje dzielnice głównie dlatego, żeby nie walczyli tak jak on. Najpierw ze swoim ojcem, a potem ze swoim bratem, po to, żeby mieć udzielną dzielnicę. Ci synowie otrzymali takie dzielnice i mieli żyć w zgodzie. Niestety historia pokazała, że w tej zgodzie nie potrafili żyć. Jednak trudno założyć, że Bolesław Krzywousty chciał, aby doszło do podziału Polski. To był człowiek, który doprowadził do zwiększenia siły państwa polskiego, też rozwoju polskiej kultury. Trzeba pamiętać, że kroniki Gala Anonima powstały właśnie w okresie rządów Bolesława Krzywoustego.